Jesteśmy u schyłku 2016 roku. Zapytam więc Ostrudzian, czego życzą sobie na 2017 rok. Pierwszy będzie Łabędź. Czego życzysz Ostrudzie? Żeby dzieci mnie już nie ujeżdżały i żebym za rok też się pojawił razem z moim stadem. Czego życzy pan Ostrudzie na 2017 rok? No, żeby się rozwijała jak najbardziej. A ma pan konkretnie pomysł, co mogłoby powstać? Nie, no nie jestem mieszkańcem Ostrudy, tak konkretnie to nie wiem, co powiedzieć. A co tam za nowości się planuje coś w Ostrudzie? Kładkę zrobić nad torami. Albo objazd, tu coś takiego udoskonalić. Tu jest ciasno. Śmigasz dobrze. Wszystkiego, co najlepsze i żeby się rozwijała tak, jak się rozwija. Spokoju przede wszystkim. Najbardziej się przyda. Tak jest. W Ostrudzie co powinno się zmienić? No nie wiem, może basen albo kino jakieś by się przydało. Takie rzeczy. A czego życzysz Ostrudzianom na 2017 rok? Zdrowych, wybuchowych. Co to znaczy? Sylwestra. Tak, tak. Co powinno się zmienić? Myślę, że praktycznie moim zdaniem to nic, ale myślę, że może jakieś nowsze pomysły by się przydały, nie? No, na przykład, nie wiem, co z tym basenem mogliby zrobić w końcu, żeby był, a nie dojeżdżać do Morąga czy tam gdzieś indziej. Wszystkiego dobrego, żeby się rozwijała. Lepiej jak się rozwija. Ostrudzie, czego można życzyć? Czego brakuje? Trudno mi powiedzieć, bo akurat nie jesteśmy z Ostrudy. Ale Ostruda ogólnie mi się podoba, no oby tak dalej, nie? Jezioro jeszcze może tam lepiej zagospodarować, nie? No nie wiem czego, no. Niech się rozwija. Czego życzy pan Ostrudzie na 2017 rok? Ten, żeby była szczęśliwa. Znaczy dla mnie ta Ostruda jest super świetna, no. Dla mnie jest fajnie, a czy powinno się coś zmienić, no? Nie wiem, naprawdę. Basen powinien być, koniecznie. Ja bym nic nie zmieniał. Czyli wszystko panu odpowiada, wszystko jest elegancko? Na razie tak. Przede wszystkim kładka. To znaczy wiadukt na z jednej strony na drugą. W 2000 roku przede wszystkim szosy, kostka brukowa, to jest podstawa. Nie nadaje się. To jest dziadostwo. Nie będę mówił, kto to stawia, bo nie ma sensu. Za to są pieniążki milionowe z Unii Europejskiej, bo taka jest prawda. Proszę to pokazać na cały kraj. I co by chciał pani jeszcze wiedzieć na ten temat? Czego życzy pan Ostrudzianom na najbliższy rok? Bardzo dobrego. Żeby im się podniosły w kieszeniach pieniądze trochę. Pan Duda robi źle, bardzo robi źle. Pan Kaczyński bardzo robi źle. To było całe 20 lat temu, to jest dzisiaj, na dzień dzisiejszy. Burmistrza zmienić. A dlaczego? Dlaczego? Odkupuje światła od Iławy. Iława likwiduje, a on odkupuje. Basen zlikwidował. Dlaczego? Dla mnie wszystko jest okej, okay, nic nie musi się zmieniać. Mi się też wszystko podoba, także mi się wydaje, że wszystko jest w porządku. No nie wiem, no dla mnie jest wszystko okej. Okay. Nie, raczej jest jak jest, jest no, dobrze. Służba zdrowia trochę lepsza, żeby była w Ostrudzie. No właśnie, jedynie to chyba, że służba zdrowia poza tym to raczej nie. Dziękujemy. Jesteśmy po raz pierwszy w Ostrudzie. Znaczy wielokrotnie przyjeżdżałem przez Ostrudę, ale jestem po raz pierwszy. No życzę jej, przede wszystkim jej mieszkańcom, żeby się tutaj bardzo dobrze czuli. Realizowali swoje pomysły, marzenia, szanowali swoją władzę, którą wybierają i żeby działała na ich rzecz przede wszystkim. Otwarcie akwaparku życzymy. Bo to straszna no strata właśnie, dla miasta, właśnie, że ten akwapark został zamknięty. To samo, właśnie. Do widzenia. Przyjechaliśmy do hotelu na Sylwestra i nie poinformowano nas, że jest nieczynny akwapark. To było jedną z atrakcji. A co reprezentujecie? Rzecz Jasna TV, społeczna telewizja. Najlepszego w nowym roku 2017 życzymy. Wszystkiego najlepszego. Nie wiem, co się powinno zmienić. Trochę mnie mierzi, że tak powiem, polityka generalnie, więc... Myślę, że politycy powinni uspokoić nastroje. Mówić ludzkim głosem. Nie wiem, ciężko powiedzieć, ale chyba wszystko. Wszystko zmienić, czy wszystko jest dobrze? Nie jest dobrze w Ostrudzie. Praca powinna być przede wszystkim dla ludzi. Dziękuję. Co powinno się zmienić w Ostrudzie?
Chyba nic. Ostróda jest najlepsza. No nie wiem. Ostróda już jest piękna. Może ten przejazd kolejowy dużo nam przeszkadza. Przede wszystkim basen. To sprawa priorytetowa moim zdaniem. A coś jeszcze? Czegoś jeszcze brakuje? Nie, wydaje mi się, że może przejazd, coś by można było pomyśleć z przejazdem. No i na przykład kino, tak? Fajnie by też było, jakby można było przyjść spędzić czas. Powinien wrócić basen. Wszystko. O matko, poczekajcie, muszę zrobić sobie make-up. Wszystko jest dobrze. Nie mamy kina, nie mamy, tak. Nie mamy basenu, nie mamy gdzie iść z dziećmi, mam syna nastolatka i, nie ma, i on nie ma gdzie iść. Czujemy się jakbyśmy mieszkały w dużej wiosce, po prostu. Nie ma żadnej atrakcji, żadnych nie ma. Rozrywek, nic fontanny, nie ma. Fontanny, która się czasami świeci. No dalszego rozwoju oczywiście. A piesek, piesek jak się bawi? Jamajka. Jamajka? A dlaczego takie imię? Bo po reggae córka nadała, kupiliśmy po reggae i dlatego Jamajka. Wszystko. Wszystko. Nie ma żadnych plusów. Nie ma. Minusy są, ale plusów nie ma i nie będzie. Trudno mi powiedzieć, mieszkam w Ostródzie dopiero od pół roku. Więcej inwestycji w drogi, w budynki takiej użyteczności publicznej, w chodniki, przede wszystkim w chodniki, bo jak my jesteśmy rodzicami małego dziecka, to mamy problem z wejściem na takie ogromne krawężniki, na przykład na przejściach dla pieszych. A w której części miasta jest największy problem, jeśli chodzi właśnie to o chodniki? Mieszkamy akurat w okolicy szpitala i jak idziemy tu na miasto, to kombinujemy jak tu przejść, żeby było jak najmniej przeszkód. Na pewno chciałabym, żeby się zmieniło przejazd kolejowy, tak? Żeby można przejechać było. Ogólnie jest ślicznie i ładnie, więc nie potrzebuję zmian. Ojej, wie pani co, ja nie należę do żadnej opcji politycznej i... Czyli jako zwykłe mieszkanie, co pani uważa? Bezpieczeństwo miasta, bo jest małe. Mieszkam akurat na osiedlu, gdzie się słyszy, że bardzo dużo jest włamań i może słabo tak... działa jakaś tam strona. Nie chcę nikogo obrażać, ale to chyba miasto sobie tego by życzyło. Szczęścia i miłości. Dokładnie. Przede wszystkim szczęścia. Mniej pośpiechu. Czego życzy pan Ostródzie na 2017 rok? Żeby był lepszy od poprzedniego. Dobrej władzy. Co powinno się zmienić? Moim zdaniem wszystko jest dobrze. Nie wiem, to kłócą się o ten basen. Może powinni go otworzyć z powrotem. Ostróda, piękne miasto, nie wiem co zmieniać. Dużo się zmieniło. Nie jestem z Ostródy, może dlatego nie widuję błędów. Czego mamy życzyć? Czego życzymy? Ojej. Pieniędzy. Nie wiem. A co powinno się zmienić w Ostródzie, jeśli chodzi o miasto? Sądzę, że... wiem czego. Powinni wybudować znowu basen. Znaczy w sensie, że go odnowić tak. I otworzyć. Jeśli chodzi o basen, to jest w tej chwili porażka i basen powinni przywrócić. Co powinno się zmienić w Ostródzie w 2017 roku? Co?